Dzień dobry, dzisiaj 16 lutego. Widzimy się z lekarzem weterynarii Mariuszem Krawczyńskim, który dzisiaj nam opowie o tym, co na co dzień robi, jakie wykonuje badania i z czym są problemy w hodowlach gołębi pocztowych. Dzień dobry. Dzień dobry, no ja witam tutaj z kolei wszystkich hodowców. Prawda? No ostatnio tutaj w okolicy właśnie u Łodzi i Warszawy, no tutaj prawda, dużo hodowców ma głównie tam właśnie problemy z dwiema chorobami, właśnie prawda, z różnymi chorobami grzybiczymi i z kokcydiozą. To jest taki tam właśnie temat na dziś. No jest to z kolei tam, jeżeli chodzi o grzyby, głównie z kolei związane, że jeszcze nie wszyscy hodowcy są przekonani do badań lekarskich i używają dużo antybiotyków po prostu w ciemno, no i wiadomo, gołębie są prawda, mają wyjałowioną florę bakteryjną po tych antybiotykach, obniżoną odporność, no i potem jest ciężka walka z grzybami. I co wtedy należy robić? Znaczy tak, no znaczy, jeśli chodzi o grzyby, no u gołębi nie ma jednej choroby grzybiczej, prawda, bo to są różne grzyby, jest i kandydoza, i aspergiloza, i daktylarioza, i żeby z kolei dowiedzieć się, czy gołąb jest zainfekowany przez określony gatunek grzyba, no jedyną metodą to jest po prostu badanie mykologiczne i robimy wtedy prawda, najczęściej jest to posiew z wola, no inaczej bierzemy z kolei próbki, siejemy to na takie specjalne podłoże, podłoże o nazwie Saburo, no inaczej po jakichś tam dwóch, trzech dniach, prawda, oceniamy czy są grzyby, jakie to są gatunki. Jeżeli hodowca sobie życzy, to ja mogę wtedy mu zrobić mykogram, czyli to jest tam badanie lekooporności grzybów i wiemy wtedy, jaki konkretny lek zastosować tam przy grzybie. Czyli rozumiemy, że doktor ma jakieś skuteczne rozwiązania, aby wyeliminować te grzyby, tak? No dokładnie, dokładnie. Tutaj z kolei, jeśli chodzi o gatunki grzybów, najczęściej mamy z kolei tutaj do czynienia z kandydozą. No i tam ostatnio, znaczy już z kolei ponad rok czasu jest taki właśnie na polskim rynku preparat, który tutaj wspólnie tutaj opracowaliśmy. Tu jeszcze też tam właśnie swoje tutaj serce zaangażował dr Ryszard Chorąży z Koszalina, którego tutaj z kolei nie ma. Właśnie opracowaliśmy taki preparat jodowy o nazwie Candivet do eliminacji grzyba. Tylko że żeby użyć ten preparat, no to trzeba zrobić badanie się dowiedzieć, czy to jest kandydoza, bo jeżeli jest, prawda, są inne grzyby, no to wtedy znaczy leczenie jest dużo bardziej skomplikowane. Rozumiem. No dobrze, ale czy może nam doktor pokazać skuteczność no dobrze, takiego dobrze, preparatu? Ja tutaj właśnie zaraz przyniosę z kolei takie podłoże. O, tutaj już hodowcy z całej Polski dzwonią, grzyba pewnie, ja zaraz tutaj właśnie przyniosę. No bo koledzy hodowcy chcą zobaczyć, tutaj na jakiej to zasadzie działa. Tutaj właśnie hodowca takie biedne, zawidzone, przyniósł nam gołębie i używał 18 antybiotyków i zaraz tutaj... Dobrze, czekamy na doktora. Zobaczymy, co nam przyniesie. O, to jest taki właśnie poziom od takiego hodowcą. Tutaj niedaleko na bazarze kupował różne jakieś tam z Belgii specyfiki. Ale to jest posiew na... To jest na z kolei posiew... To jest z kolei posiew, posiew na podłożu Saburo. O, może światełko? Tutaj światełko, o. I tutaj możemy z kolei właśnie zobaczyć dwa rodzaje grzybów. Tutaj jest z kolei Candida albigans, a tutaj z kolei jest aspergiloza. Także ten gołąb, no już taki... Bardzo mocno chory tutaj do nas trafił, no ale hodowca pierw próbował, jak to się mówi, szukał pomocy tutaj na okolicznym bazarze właśnie z jakimiś tam belgijskimi specyfikami, no ale te belgijskie specyfiki właśnie doprowadziły do takiej sytuacji. I takie grzyby wyrosły nam na tej... Dokładnie, płytce. Dokładnie. Dobrze. I co teraz chciałby nam doktor zaprezentować? No i teraz z kolei możemy tam prawda, możemy nakropić prawda Candivet i możemy tu pokazać skuteczność tego Candivetu. To w takim razie poprosimy. Dobra, to weźmiemy. O, to są takie tam pipetki do badania Pastera. I tu weźmiemy Candivet. O. I zobaczymy właśnie,
ten, pokażmy tutaj, może jeszcze ten tutaj środek. Dokładnie, to jest, no i zobaczymy, zobaczymy jak ten specyfik od, ode mnie i od doktora chorążego będzie tutaj nam niszczył te grzyby. Dobrze. O, tutaj weźmiemy pipetkę. Nakropimy, o, dokładnie. Tak to wygląda, no i tutaj zobaczymy te, jak to nam tutaj będzie działać tam odnośnie. To jest taka specjalna pipeta? To jest taka specjalna pipeta, tam jak każdy, jak w gabinetach właśnie weterynaryjnych dla ptaków, używana do badania tam narzęśliska. To tam pewnie dobrze znana hodowcom. I prawda, tutaj są te grzybki, tutaj o. I proszę zobaczyć, co się będzie działo. Tak, chwilkę musimy po... No i tutaj zaraz odczekać. O, tu już widzimy. Tak, proszę mówić, proszę tutaj, mówić. Tutaj z kolei o, już zaczynają, prawda, powoli te kolonie zanikać. No żeby one tak całe zanikły, to no, ale to zaraz poczekamy i możemy. To więcej czasu potrzebujemy. No ale to zaraz, to znaczy możemy po za jakieś pół godziny znowu nakręcić materiał i prawda, zobaczymy, co się potem z tym podłożem stanie. No może tak, my tutaj sobie tutaj tam zrobimy takie, prawda, delikatne cięcie i zobaczymy. I za chwilę wrócimy. No, dokładnie. Zobaczymy, co się zmieniło na tym podłożu. Dokładnie. Dobrze, dziękujemy. Jednak czekaliśmy trochę dłużej niż pół godziny, bo dobrą godzinkę trzeba powiedzieć. Jakąś herbatkę sobie wypiliśmy, kawę, o gołąbkach porozmawialiśmy, a tutaj teraz... I zobaczmy, co teraz, na tym teraz kolei zobaczymy. Zobaczmy, no to jest tam, tam efekt po godzinie, także no to, żeby te wszystkie kolonie znikły, no to tak byśmy musieli czekać cały dzień. No ale widać tutaj, o, prawda, w tych miejscach, że tutaj te kolonie nie powoli, powoli zaczyna ten preparat jodowy rozpuszczać. No i też, też z kolei ten preparat możemy jeszcze używać przy tak zwanym, jak to hodowcy mówią, pypciu. To jest co to takiego? Bo nie wszyscy znają może to pojęcie. Znaczy tak, ten jak to się mówi, pypeć taki, w cudzysłowie, jest to takie określenie w żargonie hodowców kandydozy. I ta to jest choroba o bardzo zbliżonym podłożu jak u ludzi afty. Że prawda, koniec języka, właśnie z kolei gdzieś tam w jamie dziobowej są z kolei takie białe takie naloty, takie właśnie martwicze wrzery, gdzieś właśnie końcówka języka u ptaków, jeżeli jest mocno zainfekowana na kandydozą, to z kolei robi się taki biały nalot taki strupowaty. No i znaczy hodowcy dosyć często wtedy z kolei biorą nożyczki i ucinają połowę języka. No i ja uważam, że to jest po prostu bez sensu, no bo znaczy wystarczy właśnie wziąć z kolei kandiwet, no i znaczy te zmiany możemy wtedy pędzlować takim nierozcieńczonym preparatem. Ale w jaki sposób pędzlować? To z kolei bierzemy... Bierzemy taką... Bo to rozumiem, że jeśli jest kilka takich osobników, które mają takie objawy, przy dużej ilości, to trochę zabawę, to lepiej chyba podać w poidle, tak? To jest taka wymazówka, prawda? No wiadomo, w domu możemy użyć jakichś takich płatków kosmetycznych do czyszczenia uszu. Aha, patyczków. Takich patyczków, dokładnie, w drogerii kupionych. No i bierzemy, prawda, o... Bierzemy sobie jakiś taki patyczek, prawda? Wmaczamy sobie w kandiwecie. O tak. No i potem, prawda, tutaj jakiegoś gołąbka ten bierzemy. Jedna osoba trzyma gołębia, dziób otwiera, no i tą taką szpatułką namoczoną w kandiwecie pędzlujemy te takie to miejsce zmiany. Z tymi zmianami. Dokładnie. I tak pędzlujemy przez jakieś 4-5 dni i potem z kolei no, te zmiany się cofają. I tam szkoda gołębia pozbawia się języka. No, jak to z kolei tutaj niektórzy hodowcy robili. No i ten preparat z kolei tutaj właśnie o nazwie Candivet robi no, dużą furorę w okolicach Żyrardowa, gdzie właśnie jest bardzo dużo hodowców srebrniaków i perłowych. No i zawsze oni z kolei mieli problem z tym pypciem. No i teraz już hodowcy z Żyrardowa właśnie nie ucinają języka,
tylko właśnie pędzrują te gołębie candywetem. Nożyczki schowane dokładnie, do szafy, dokładnie. A wymazówki czy jakieś patyczki w ruch, tak? Jakieś tam patyczki kosmetyczne, to nie jest jakiś duży wydatek, to kilka złotych można kupić w każdym supermarkecie i ten preparat też tam nie kosztuje, nie kosztuje majątek, a jego taka średnia cena sugerowana detaliczna jest około 20 kilku złotych. I no i tam przy takim pędzlowaniu to Newton tam starczy na bardzo długo. Rozumiemy, czyli jeśli jest kilka takich gołębi w stadzie z takimi objawami, można indywidualnie dokładnie. Właśnie tak pędzelkować, jak doktor powiedział? Indywidualnie pędzlować, coś takiego podobnego, jak są takie też preparaty u ludzi przy aftach, no to podobnie u gołębi. Rozumiem. To już jest preparat specjalistyczny do walki z grzybami u gołębi. No, a jeśli... I zawsze oczywiście można też podać w poidle dla całego stada. Dokładnie. A jakieś takie mocniej zainfekowane sztuki, to po prostu wziąć szpatułkę gdzieś tam w drogerii i je tam przez kilka dni wypędzlować. Tylko pędzlujemy nierozcieńczonym wtedy preparat. Aha, nierozcieńczonym, a taki rozcieńczony według... No dokładnie, a rozcieńczony według... preparat to używamy do picia, a nierozcieńczony do pędzlowania. A czy też dobrym rozwiązaniem jest rozcieńczenie i opryskanie powietrza albo wnętrza gołębnika w jakimś spryskiwaczem takim ogrodowym? Jak najbardziej, ponieważ z kolei ten preparat wtedy jest używany do zapobiegania takiej bardzo groźnej grzybicy u ludzi o nazwie, u gołębi o nazwie aspergiloza. No i aspergiloza jest taką bardzo groźną chorobą grzybiczą, ponieważ atakuje ona tam właśnie płuca, worki powietrzne u gołębi, też z kolei aspergiloza jest dużym problemem w hodowlach właśnie papug, jakichś, prawda, tam tukanów, tych właśnie ptaszków takich egzotycznych. No i wtedy, prawda, bierzemy tam, rozcieńczamy ten candywet, tak jak tutaj jest to napisane właśnie na opakowaniu. Mm-hmm. Wtedy z kolei, jeżeli wykonujemy oprysk, to... I to może być to też dajemy, taki opryskiwacz, jak tutaj widzimy, tak, na półce, czy większy? To znaczy, ja powiem tak, no ogólnie ten opryskiwacz taki do takiego oprysku gołębnika, no to średnio by... Mało wydajny. ...by się z kolei sprawdził, bo tutaj jest z kolei ważna wielkość kropli. Jak opryskujemy gołębi. Bo jak będziemy sobie takim opryskiwaczem psikać, robi duże krople, to jak będziemy psikać gołębnik, to gołębie nie będą wdychać tego candywetu, tylko po prostu ten candywet będzie spadał i będzie moczył pióra gołębi. A chodzi z kolei o to, że, prawda, będziemy takim zraszaczem ciśnieniowym zamgławiać ten gołębnik i gołębie z kolei będą wtedy aktywnie wdychać i inhalować. Dokładnie. One będą wtedy inhalować, wdychać ten preparat. No i znaczy ten preparat będzie się dostawał do dróg oddechowych i będzie, prawda, czyścił te tutaj grzyby. Świetnie, doktorze, dziękujemy za praktyczne rady i pokazanie, jak należy walczyć z grzybicami w stadach gołębi. A teraz już słyszymy, że kolejny klient i pacjent czeka, także... Widzimy, musimy dalej tam ratować ptasie życia, także tutaj ja też tam pozdrawiam hodowców z całej Polski, i tam w każdym razie zapraszam tutaj na badania do Sochaczewa. Dobrze. No mamy nadzieję, że kolejnym razem również ciekawą tutaj wskazówkę doktor nam przekaże. Dobra. Także dziękujemy za spotkanie i do zobaczenia.